Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam szanownych Państwa w omówieniu kolejnego okrętu tieru 10. I tym razem na tapetę bierzemy francuską Marsylię, czyli ciężki krążownik, który no, dosyć niedawno został wprowadzony do gry. Przy czym no, niedawno to jest kwestia pół roku, albo gdzieś dalej nawet. Więc omówimy sobie parametry, opiszę Wam mniej więcej, jak tym okrętem grać, żeby grało się w miarę sensownie i będziemy sobie oglądać bitwę. Taka nawet w miarę przyjemna dla oka, także powoli przejdę sobie do parametrów. Kapitana i ulepszenie oczywiście też Wam pokażę, ale to bardziej jak już opowiem to, co wszystko chciałbym Wam powiedzieć. Zasięg ognia to jest 19,6 km. Artyleria to są trzy potrójne wieże kalibru 330. Na szczęście te wieże są ułożone tak, że obracają się równocześnie. Ta trzecia wieża najbliżej nadbudówek nie goni dookoła. To jest niewątpliwy plus, bo szybko możemy skorzystać z obu, znaczy ze wszystkich trzech wież, zmieniając sobie burtę. Długie przeładowanie, szanowni Państwo. Mamy tutaj aż prawie 19,5 sekundy. Z tym, że to są działa kalibru 330, także jak na krążownik dosyć porządne. Sigma taka trochę pancernikowa, bo 1,8, także powiem szczerze, nie wygląda to jakoś szczególnie optymistycznie, ale pociski naprawdę warte uwagi. Jeżeli chodzi o odłąkowo burzące, to szansa na pożar mimo takiego kalibru nie jest jakaś bardzo imponująca, bo to wynosi 35%, ale warto zwrócić uwagę na pociski przeciwpancerne, które zadają maksymalnie ponad 10 000 damage'u. Jeżeli oczywiście trafimy w cytadelę, a te pociski mają na tyle wysoką penetrację, że jesteśmy w stanie przebijać pancerników na takich no 10 plus kilometrów. Także możemy jakieś tam różne pancerniki zaskoczyć. Do tego mamy jeszcze booster do reloadu, który pozwoli nam w skróconym czasie wypluć tego żelastwa więcej i większe uszkodzenia przeciwnikowi zadać. Także to jest niewątpliwy plus tego okrętu. Z uwagi na ułożenie artylerii albo korzystamy z dwóch wież, albo z trzech, jeżeli postanowimy troszeczkę pokazać boczek. Nie musimy aż tak bardzo się tutaj odkręcać, żeby wykorzystać wszystkie działa, ale jednak jest to pewne ryzyko, bo wtedy już mniejsza szansa na to, że te pociski będą się ześlizgiwały po naszym kadłubie. Ale działa to jest naprawdę potęga na tym okręcie. Niestety nie mamy tutaj torped, także jeżeli gramy dziobowo, no to musimy liczyć się z tym, że jeżeli ktoś nas zaskoczy, podejdzie do nas blisko, to może nas torpedować i my nic nie będziemy w stanie z tym zrobić. Mamy tutaj całe szczęście jeszcze hydro plus dopałkę do silnika, także ta dopałka jest dobra, jeżeli atakujemy, jeżeli uciekamy również. Bo nawet pływając na wstecznym, to jesteśmy w stanie dosyć szybko zmienić pozycję i czasami to się potrafi przydać. Gdyby to były torpedy, to w takich sytuacjach kryzysowych, kiedy ktoś jest bardzo blisko, też można by z nich skorzystać, no ale niestety WG nas tutaj tym bajerem nie obdarzyło. Warto zwrócić uwagę tutaj na to, że zrzut bomb przeciw okrętom podwodnym jest tylko na 8 km, gdzie jesteśmy na tierze 10, gdzie zasięgi sięgają 12 km, jeżeli chodzi o torpedy okrętów podwodnych. Także w większości przypadków będziemy po prostu bezbronni. A jak wiadomo, ping jest co tam 7-8 sekund, naprawka jest co sekund 60. Także no, w przypadku konfrontacji z okrętem podwodnym, kiedy my jesteśmy zdziobowani, gdzieś tam stoimy sobie przy wyspie i strzelamy do przeciwnika, to jesteśmy dla okrętu podwodnego mięsem armatnym w większości przypadków. No i chyba, że wrzucimy wstek i po prostu zasięg tych torped się skończy, ale to musielibyśmy daleko na tym wstecznym uciekać. Biorąc pod uwagę to, że ta salwa jest naprawdę potężna i ciężka, jeżeli chodzi o pepance, bo tutaj główną naszym uzbrojeniem to są właśnie pociski przeciwpancerne. Obeczki to w sytuacjach takich kryzysowych, kiedy nic nie jest jakoś sensownie ustawione i musimy właśnie korzystać z tego, żeby coś podpalić, to wtedy można przerzucić na obeki, ale głównie będziemy tutaj korzystać z pepanców, to jest nasze główne uzbrojenie. Przepraszam, ja Wam tutaj podałem szansę na podpalenie 35%, przy czym nie mam tutaj zamontowanych sygnałów, bo w takim wypadku wynosi to już procent 37, także drobna różnica będzie. Patrzę tutaj na parametry z WOWS FT i nie założyłem sygnałów, także to 2% dochodzi, bo to duży kaliber. Okręt jest szybki, ma 33 węzły prędkości maksymalnej standardowo, plus mamy do tego jeszcze dopałeczkę, która nam o 20% tą prędkość zwiększa. Mamy naprawkę, hydro i jak już wspomniałem, przeładowanie głównej artylerii, czy tam booster. Booster nam skraca przeładowanie o 50%, także z 20 sekund robi się 10 i to przydaje się w takich sytuacjach, kiedy mamy możliwość zadania dużych obrażeń. Kogoś złapiemy burtą, no ale trzeba mieć na uwadze też to, że tutaj jest ponad 11 km kamuflażu zrobionego w takiej konfiguracji, jaką ja Wam prezentuję, czyli i z perkiem, i z ulepszeniem.
Także całkiem spory ten zasięg wykrycia, no ale to jest duży okręt z dużymi rurami. Także 11,6 z powietrza, 8, przepraszam, z powierzchni, a 8,2 km z powietrza. Przy czym zasięg naszej pelotki to jest, już patrzę, ile? 6 km, także 2 km będzie nas widać ponad. Ta pelotka oczywiście nie jest taka, żeby tam spokojnie sobie olać nadlatujące samoloty. Trzeba jednak patrzeć, w której stronie one lecą i troszeczkę manewrować, żeby jak najmniej szkody one nam wyrządziły. Raczej jakieś tam szalone pływanie po mapie się tutaj nie opłaci, bo burta jest duża, łatwo w nią trafić. No i jak ktoś nas zajdzie od tyłu, to jesteśmy, że tak powiem, no nie mamy dużych szans na to, żeby się obronić. Chyba że włączymy sobie booster znowu do silnika, będziemy w stanie uciekać i się jakoś tam ostrzeliwać. Ale jeżeli gościu będzie nam schodził z jednej burty na drugą, będzie nas gonił, no to będziemy mieli bardzo trudną sytuację, żeby się wybronić, bo musimy właśnie korzystać też z tego, że te działa będą miały taki kąt wychylenia z przodu, żeby strzelać do tyłu, że będzie trzeba dużo burty pokazywać. Także to jest problem, będziemy tłuczeni. Także nie dajmy się zajść od tyłu. Lepiej być gdzieś na flance, bo na środku mapy często zdarza się tak, że możemy być bici z dwóch stron. Także to jest problem. Jeżeli jesteśmy na flance, mamy większą szansę na to, że jakiegoś boczniaka sobie złapiemy, jakaś burta fajna nam się pokaże, użyjemy boostera, wypakujemy dwie salwy i zrobimy 50 tysięcy w tym jednym ataku, kiedy ktoś się właśnie da obić. Stadelowanie Montany, Yamato czy innych takich pancerników na dystansie powyżej 10 km to nie jest żaden problem dla tego okrętu. Naprawdę wygar tych dział jest okrutny i trzeba się liczyć z tym, że jeżeli jakiś tam powiedzmy Smoleńsk, Worcester, Minotaur, no Minotaur może nie, bo to jest chłonne akurat, ale jeżeli jakiś tam, miałem sytuację z Worcesterem, miałem sytuację ze Smoleńskiem, gdzie mam te okręty na blisko, tam nie wiem, 7-8 km, walę salwę z pepanców, a tu wszystko przelatuje na wylot i gościu ładuje mi torpedy na pysk. Także to jest niestety ten problem, że potężna penetracja i duży kaliber przy lekkich pancerzach na małym dystansie będzie jednak naszym przeciwnikiem, a nie sprzymierzeńcem, bo przebijemy gościa na wylot, a ona wtedy zrobi większą krzywdę niż my jemu. I głównie, szanowni państwo, trzeba tutaj korzystać z tego, że przylepiamy się do wysepki, wystawiamy nosek i bijemy do tego, co nam się tam nadarzy. Jeżeli oczywiście nie ma takiej możliwości, to musimy głównie właśnie grać dziobowo, no bo innego sensu tutaj nie ma. Z tyłu nie mamy artylerii, musimy korzystać tylko z tego, co mamy z przodu. Kwestia tylko tego, czy będziemy strzelać z dwóch wież, czy z trzech. Jeżeli mamy możliwość zaryzykowania i wystawienia troszeczkę tego kadłuba do ostrzału i przeciwnik nas po prostu olewa, to wtedy możemy się pokusić o to, że będziemy sobie strzelać z trzech wież. Nadbudówki ogólnie są dosyć chłonne na damage, także jeżeli lecą samoloty, zwłaszcza szturmowce, to na pewno nas to zaboli, jeżeli to trafi. Także trzeba mieć na uwadze to, że na samoloty trzeba uważać. Możemy tu oczywiście założyć sobie rozbicie, ale ono jest zamienne z hydro. Co więcej, możemy założyć sobie jeszcze myśliwiec, który no, nie jest zbyt użyteczny w miejscu, gdzie mamy dopałkę do silnika. To też uważam, że jest żadna zamiana, także absolutnie tego nie proponuję. Rozbicie za hydro można się zastanowić, ale ja uważam, że hydro się bardziej przydaje niż to rozbicie. Więc taką konfigurację, jaką tu widzicie, ja Wam proponuję, żebyście korzystali. Jeżeli chodzi o takie informacje o tym, jak grać, czym grać i co zrobić, to chyba mamy przekazane. O, te naloty bombowe to jest całkiem fajna sprawa, jak chcemy sobie gdzieś zajrzeć. Także można sobie to przytyknąć, zobaczyć, kto gdzie płynie, w jakim kierunku, mniej więcej z jaką prędkością. To się przydaje, taki trochę wallhack. Także ja Wam teraz, szanowni państwo, zaprezentuję jeszcze kapitana i prezentuję się następująco. Można by się tutaj pokusić jeszcze o kapitana tego specjalnego francuskiego, tego, który dodaje nam przy wytankowaniu prędkość okrętu i przy kapie zwiększa szanse na pożar. Można, ale niekoniecznie. Widzicie, tutaj mam tego no, trochę lepszego kapitana, bo tam ma dwa ulepszone perki na obrót dział i na adrenalinę. A tak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o ulepszenia, materiały eksploatacyjne i zestaw sygnałów. Także polecam taki zestaw, bo tutaj raczej nic sensowniejszego nie wykombinujemy. To jest okręt, który ma stać, odbijać pociski dziobem i samemu klepać maksymalny damage. No, naprawdę to jest porządna jednostka. Jest w miarę twardy, jest szybki i potrafi porządnie uderzyć. Zobaczcie, tutaj jakie będą piękne salwy wchodziły w Nachimowa. Ja wiem, że to jest miękki, lekko opancerzony lotniskowiec i chłonny na damage, ale aż przyjemnie patrzeć, jak raczysko dostaje po pysku. Widzicie, tutaj dzięki boosterowi do reloadu zdążyłem jeszcze wystrzelić
Zdążyłem? Wystrzelić zdążyłem, ale nie trafiłem. Drugą salwę. Tu pojawia nam się Brindisi. Nadal mamy zapakowane pepance. No i kwestia manewrowania naszym gazem. Gazem i hamulcem, czy tam prędkością okrętu, bo to jest kluczowa sytuacja dlatego, żeby unikać maksymalnych obrażeń, jakie są w stanie nam zadać pociski przeciwnika. Bo jak będziemy stali jak ciele w miejscu, to raczej długo nie pożyjemy. A mając włączony booster do silnika, jesteśmy w stanie naprawdę ten ostrzał przeciwnika w miarę sensownie mylić. O, no i tutaj pięknie posłaliśmy sobie do portu lotniskowiec, także troszeczkę nam tutaj ułatwiła się robota. Nie, to nie jest wyścig zbroi. O, proszę bardzo, Napoli. Salwa dosyć kiepska, bo 5 pocisków się poodbijało, a tylko 10 koła HP zostało. Napoli mogło mnie tu szybko spacyfikować. Widzicie, przyleciało 2500. Bardzo słaba salwa z jego strony. No ale jeżeli ktoś nam chce pokazać burtę, to żal nie korzystać z takich sytuacji, bo naprawdę jesteśmy w stanie bardzo mocno te burty obijać. Tutaj też ponownie nietrafiona. 30 niespełna sekund zostało do użycia naprawki, co nam pozwoli tą bitwę przeżyć. Mamy 3 fragi, 8 zestrzelonych samolotów, 5 cytadel, także jeszcze troszeczkę tutaj w tej bitwie się będzie działo. Ja sobie pozwolę przyspieszyć takie momenty, gdzie się absolutnie nic nie dzieje, więc będziemy oglądać po prostu pływania. Wiem, że tego nie lubicie, ale ja nie chcę marnować ani swojego, ani waszego czasu na oglądanie pływania z miejsca w miejsce. Napoli dosyć niekorzystnie ustawione do mnie. Nie ma jak tutaj strzelić, ale no, już nawet nie trzeba było. I teraz pędzimy sobie dobić Minotaura, który schował się w dymie przed Brindisim. I tam jeszcze mamy Hizena i to są 2 ostatnie okręty przeciwnika, także... Fajny okręt, odporny, mocno bijący i no, przyzwoicie celny. Jak na Sigma 1.8 to aż dziwne, że tak niski jest ten parametr, powiem szczerze. Ale to są naprawdę działa pokroju Scharnhorsta, coś tego typu. Cytadelka, 4 frag, 140 na liczniku i mam tutaj jeszcze Hizena. To mogę sobie spowolnić już teraz, bo to są ostatnie sekundy w tej bitwie. Poszedł booster, idzie ładna burta tutaj. 12 tysięcy bez cytadeli, także takie salwy to jest codzienność na tym okręcie. Z 3 pocisków 8 tysięcy i leci ostatni. 167 na liczniku. Jeszcze wam tutaj pokażę kapitana i ulepszenia. Jeżeli chodzi o cenę okrętu, to ja mu daję 8 na 10. Naprawdę porządny, fajny okręt. Szkoda, że nie ma torped, ale nie można mieć wszystkiego. Także z mojej strony wszystko, do usłyszenia i na razie.